cukier krzepi, głosiło słynne hasło Melchiora Wańkowicza. Dziś wiemy, że to tylko połowa prawdy. Owszem, bez cukru trudno żyć, ale jego nadmiar może być bardzo szkodliwy. A ile jest cukru w cukrze? 100 gram to około 400 kilokalorii. Dlatego czasem zastępujemy go stewią, ksylitolem lub syntetycznymi słodzikami. Dlaczego? Bo cukier tuczy i jest niezdrowy. Czy wiecie, jaka epidemia miała największy zasięg chorobotwórczy na Ziemi? I nie mam na myśli dżumy czy koronawirusa. To właśnie niezakaźna, miłościwie nam panująca cukrzyca, która za dekadę doskwierać będzie 500 000 000 ludzi na naszej planecie. Dziś chorych jest około 370 milionów. Choć tak naprawdę niezidentyfikowana część populacji nie ma o tym bladego pojęcia. W naszym kraju może nie wiedzieć o tym nawet 1 000 000 Polek i Polaków. Jeśli zatem masz powyżej 45 lat, cierpisz na nadwagę, otyłość, nadciśnienie tętnicze, w twojej rodzinie cukrzyca dotknęła rodziców bądź rodzeństwo, a twoja aktywność fizyczna ogranicza się do pilota i przyjmowania pokarmów, ewentualnie, matko Polko, przebyłaś cukrzycę ciążową lub urodziłaś dziecko o masie ciała powyżej 4 kg, to znaczy, że jesteś w grupie podwyższonego ryzyka. Cukrzyca występuje w dwóch podstawowych postaciach. Typ pierwszy to cukrzyca nazywana młodzieńczą, która spowodowana jest niszczeniem komórek beta, wysp trzustkowych, przez proces autoimmunologiczny. Cukrzyca typu drugiego występuje częściej u osób starszych, ale też otyłych. To aż 9 na 10 wszystkich przypadków. Wywołana jest niedostatecznym wydzielaniem insuliny lub opornością tkanek na jej działanie. Niebezpieczne dla zdrowia są wahania poziomu cukru, a szczególnie spadek poziomu glukozy w surowicy krwi. I tu dobra dla cukrzyków wiadomość. Mieszanki ziołowe potrafią równoważyć niebezpieczne dla zdrowia amplitudy. Najlepsze są napary z ziół, które należy pić przed lub w trakcie posiłku, a już na pewno natychmiast po spożyciu wysokowęglowodanowych produktów. Zioła sprawdzają się także w profilaktyce powikłań cukrzycy i łagodnych jej postaciach. Zapobiegają powikłaniom, a przede wszystkim obniżają poziom glukozy w surowicy krwi. Trzeba jednak pamiętać o tym, że w cięższych przypadkach należy konsultować się z lekarzem i równolegle stosować leki syntetyczne. Jakie zioła i surowce naturalne sprawdzą się w walce z cukrzycą? Owocnia fasoli spowalnia wchłanianie się cukru z przewodu pokarmowego i pobudza wydzielanie insuliny z wysp trzustkowych. Blokuje też alfa-amylazę, czyli enzym rozkładający wielocukry, takie jak skrobia, na cukry proste. Liść morwy białej i kora cynamonowca hamują wchłanianie węglowodanów z jelit i zwiększają ilość wydzielanej insuliny. Liść pokrzywy hamuje wchłanianie się węglowodanów z przewodu pokarmowego. Korzeń żeńszenia natomiast stymuluje wydzielanie insuliny oraz zwiększenie magazynowania glukozy w postaci glikogenu w wątrobie. Obniża także poziom glukozy w surowicy krwi. W cukrzycy można także stosować surowce naturalne chroniące siatkówkę oka. Taką rolę pełnią owoce borówki czarnej. Najlepiej w postaci ekstraktu z 25% zawartością antocyjanów oraz kwiat aksamitki, bogaty w naturalną luteinę i zeaksantynę. To wzorcowe połączenie, które chroni nie tylko siatkówkę oka, ale także naczynia krwionośne. Również ekstrakty z owoców kasztanowca i miłożębu japońskiego świetnie wpływają na naczynia krwionośne i poprawiają ich funkcję, zwłaszcza na naczynka włosowate. A zatem, drogi cukrzyku i nadobna cukrzyczko, sięgaj po surowce naturalne, a najlepiej po naturalne, gotowe preparaty, które pomogą ci w walce z cukrzycą. Glukobonisan, który obniża poziom glukozy w surowicy krwi. Okulobon, który broni siatkówkę oka przed skutkami cukrzycy, oraz wenobon, który chroni naczynia krwionośne.